Witam ponownie. Omówię dziś pierwszą zasadę dynamiki Newtona albo pierwszą zasadę dynamiki. Są tu trzej uczenia, o których za chwilę będę opowiadać, ale na początku rozważmy taką codzienną sytuację, którą doskonale wszyscy znamy, mianowicie mamy sobie podłoże i na tym podłożu leży jakiś przedmiot, powiedzmy, że jest to klocek i ten klocek popychamy, może jeszcze tak troszkę grubszym narysuję klocek, popychamy i on zaczyna się przesuwać, zostawiamy go już taki, przesuwa się, no i co widzimy? Po pewnym czasie nasz klocek zatrzymuje się. Czyli mieliśmy sytuację ruchu, który po pewnym czasie ustał. Ciało zatrzymało się. Jak spojrzymy na to bez specjalnej znajomości tego, co może się tutaj dziać, czego nie widać, no to stwierdzimy taką rzecz, którą od starożytności ludzie widzieli. Na nasz przedmiot nie działa żadna siła i ten przedmiot po pewnym czasie zatrzymuje się. Mamy najpierw sytuację ruchu, a później ten ruch ustaje. Mamy zatrzymanie się ciała. Dlatego też od starożytności przez prawie 2000 lat, mniej więcej do 1600 roku, ludzie uważali, również starożytni uczeni czy filozofowie, mieli taki pogląd, że wszystkie obiekty mają naturalną tendencję do zatrzymania się. I żeby utrzymać ten ruch, to musimy zastosować siłę. Takie jest też nasze doświadczenie. Starożytni nie zauważyli faktu, który zaczął widzieć dopiero pierwszy nowożytny uczony, można powiedzieć też, że twórca nauki nowożytnej, mianowicie Galileo Galilei, którego przedstawiłam tutaj na portrecie. Sformułował taki myślowy eksperyment, co by było, gdyby te dwie powierzchnie, między którymi te ciała się poruszają, tak samo my możemy sobie wyobrazić, będziemy coraz bardziej wygładzać, tak, że będą one coraz bardziej gładkie i gładkie i gładkie. Możemy sobie wyobrazić, że na przykład to będzie powierzchnia lodu albo kostka lodu na lodzie. To taki eksperyment, który każdy z nas pewnie robił, przynajmniej w dzieciństwie. No i wiemy, że jeśli takie ciało puścimy po powierzchni bardzo, bardzo gładkiej, to ono będzie się poruszało dużo dalej, albo jego ruch będzie trwał dużo dłużej. No dobrze, a w takim razie co by się stało, gdyby zupełnie wyeliminować tę siłę, która tu jednak działa? No bo co to takiego jest, co przeszkadza temu ciału w ruchu? No wiemy doskonale, że to jest fakt, że między naszym klockiem a tą powierzchnią istnieje siła tarcia. Co by w takim razie było, gdyby to tarcie w ogóle wyeliminować? I Galileusz I sformułował taką tezę, że gdyby to tarcie udało nam się wyeliminować zupełnie, to nasze ciało cały czas byłoby w stanie ruchu. Czyli poruszałoby się ruchem jednostajnym w prawo nieskończenie długo. To było zupełnie rewolucyjne w stosunku do poglądu, jaki mieli filozofowie starożytni i jaki funkcjonował. I bardzo często też, kiedy głębiej nie zastanawiamy się nad ruchem, nam również się tak wydaje, że jeżeli nie działa żadna siła na ciało, to to ciało się po pewnym czasie zatrzyma. Takie jest po prostu nasze doświadczenie. Starożytni, ale również Galileusz, później Newton i Kartezjusz nie mieli żadnej możliwości wykonania takiego doświadczenia, żeby tarcie czy opory ruchu były zupełnie wyeliminowane, bo w tym celu trzeba było na przykład wystrzelić satelitę w kosmos i wtedy moglibyśmy się przekonać, co się dzieje z ciałem, które na które nie działają żadne siły oporu. To nie było wtedy możliwe, dlatego też te eksperymenty były eksperymentami myślowymi, ale już naprowadziły Galileusza do prawidłowego sformułowania tej zasady ruchu. Mianowicie ta zasada wyglądała tak, że przedmioty mają tendencję do zachowania stałej prędkości. Zapiszmy ją sobie tutaj, to już historyczne znaczenie, teraz inaczej to formułujemy, ale przedmioty mają tendencję do zachowania stałej prędkości. Nie, jest to sprzeczne z naszą intuicją zachowania stałej prędkości. Ale właśnie po głębszym zastanowieniu się tak jest. Zaznaczmy tutaj tę siłę, która działa i która powoduje tak naprawdę zatrzymanie się tego ciała. Jest to siła tarcia. Co musimy zrobić, żeby utrzymać to ciało w ruchu w takim razie? No musimy zadziałać siłą w tę stronę. To może być siła ciągu silnika, siła, z jaką będziemy ten klocek pchać albo ciągnąć. To jest nasza siła i jeżeli ona zrównoważy siłę tarcia, wtedy, kiedy już ten klocek jest w ruchu, to klocek będzie cały czas poruszał się ruchem jednostajnym i prostoliniowym. To właśnie Isaac Newton sformułował w ten sposób zasadę dynamiki, mówiąc o tym, co się dzieje z ciałem, kiedy na to ciało nie działa żadna siła, albo siły działające wzajemnie się równoważą. Wiemy, co to znaczy. To znaczy, że jeśli wektorowo te siły do siebie dodamy, to otrzymamy zero. Otrzymamy zerowy wektor. Czyli pierwsza zasada dynamiki w sformułowaniu Isaaca Newtona będzie brzmiała tak. Jeśli siła wypadkowa działająca na ciało jest równa 0, to ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, czyli jego prędkość, wektor tej prędkości jest stały lub pozostaje w spoczynku. Tak brzmi pierwsza zasada dynamiki albo pierwsze prawo dynamiki Newtona, bardzo ważne. Podkreślam, że ono jest sprzeczne z naszą intuicją i przez 2000 lat ludzkość miała zupełnie inne zdanie na ten temat. Odkrycie tej zasady, która jest zasadą tak naprawdę prawidłową, zawdzięczamy 3 uczonym: Galileuszowi, Newtonowi i Kartezjuszowi.